Ojej, chłopczyku, jest już prawie godzina 10, a dlaczego ty nie jesteś teraz w szkółce? Powiedz mi, proszę. Spóźniłem się, zaspałem, proszę pana. Właśnie zmierzam do mojej szkoły. O, jak to pięknie, że idziesz tam na swoich nóżkach, a czy masz blisko do niej? Tak, całkiem blisko, dlatego mogę chodzić na pieszo, na nogach. No to fajnie. Ale na przyszłość proszę pamiętaj, moje dziecko, nie możesz się absolutnie spóźniać. Aha. Będziesz już zawsze, zawsze punktualnym, superowym chłopczykiem. Jestem tego w 100% pewien. Nikt nigdy nie będzie ci musiał zwrócić uwagi na spóźnialstwo, bo ty będziesz wzorowo wypełniał wszelkie swoje obowiązki szkolne i domowe. Tak, jasne. Ja uznaję te krótkie, rzeczowe słowa za potwierdzenie i uroczystą obietnicę poprawy. Niczego nie obiecałem i wielu chłopaków w moim wieku się spóźnia. Odpuść sobie morałek, gadasz jak potuczony. Gdybyś się spóźnił na randkę z dziewczynką, to ona od razu by cię rzuciła i zakończyła znajomość. Życzę ci samego szczęścia w życiu. Do widzenia. Obyś był też milszy dla otoczenia. Ale ty śmieszny jesteś, siema.